podbijać narody, widzę. No i tu się nie zgodzimy z tym wszystkim, ale naprawdę widzę w was to dobro, które jest, które Pan naprawdę na pewno wlewa w wasze serca, aczkolwiek no, w tych ważnych punktach no, się nie zgadzamy, nie? No bo Chrystus powiedział, że ze względu na tradycję znieśliście Słowo Boże. Tu macie wasze tradycje i doba IV wiek, tak? Bogu Rodzica, jeden tytuł Bogu Rodzica, bo piekarska, fatymska, Matka Boska, to są fałszywe, jest jedna matka, nie? Ale ona była Bogu Rodzicą, dobry tytuł. I Chrystus nie miał matki na ziemi, rodowodu, to jest Hebrajczyków 7 rozdział od 3 do 7 i większy daje błogosławieństwo mniejszemu, a te właśnie celibaty, zobacz w którym wieku został, celibat został odnowiony. 11 wiek chyba, nie? Ale widzi Pan, tu jest taki pewien błąd, nie? To jest zobowiązanie wszystkich księży do celibatu, natomiast celibat był od samego początku. Jezus był w celibacie. Ale Piotr miał żonę i... Ale byli apostołowie, którzy nie mieli. No apostoł Paweł, no to naśladuj apostoła Pawła. Pierwszy Koryntian rozdział. No właśnie, czyli celibat był od początku. Jak ta... Ale był od początku. Nie, dla królestwa jak ktoś wyżyli, bo są przewieńcy dla królestwa. No właśnie, Mateusz 18, nie? No to bądź zapomniaszem takim apostołem Pawła. I są ci, którzy dla królestwa niebieskiego zostają wyżyli. Niebieskiego, czyli zielonego, niebiańskiego. Czyli to się zgadza. To bądź teraz anioły. Sobór potwierdził to, co było. Ale słuchaj, to się... Bo pan ale to miało być. Ale jak to nie? No nie, no. Pan objawienie 18:4, pan wyjdźcie z niego. Pan tu zarzuca, że Kościół coś źle zrobił, a Kościół robi ale to, co Kościół ma upadnie. Kościół katolicki upadnie, bo jestem aniołem. Objawienie 18:4. Wyjdź z Kościoła katolickiego z litery prawa, która zabija. Kieruj się miłością, prawdą Chrystusa. A nie jest na YouTubie? Tak, mamy kanał. Szula 888. Tak, i wrzucamy filmiki. Zbyszek w Holandii tam też policję wezwali, jak do księdza poszedł do kościoła, czy do firmy księdza. I tam krzyknął jeden, mówi, że mu popsuł chrzciny. Bo mówi, w opłatku Bóg nie mieszka. Bóg mieszka w żywych sercach i w niebie. Bo opłatek idzie do żołądka, do ścieku, nie idzie do serca. W sercu to na języku. Jak masz w sercu doskonałą miłość Chrystusa i prawdę tą, co Chrystus głosił, to jesteś nieśmiertelny, braciszka. Chrystus się naszym ojcem. No dobra, my będziemy się zbierać, nie? Pytania to mój telefon jest tutaj. No raczej no, nie zbudził Pan we mnie pytań, także... No brat Bogdan, książę od Chrystusa Króla, książę, mamy coś tam, Króla w niebie. Coś tam sobie nagrałem. I tu jest mój telefon, tak? No, aktualny, tak? Można też umówić się, zaprosić po mszy, bo jedna mszy, jak ma uczucia religijne. Ciebie religia chroni państwo, tak? Czyli diabeł, ciebie chroni diabelski świat. A nas, Chrystus i aniołowie, których nie widzisz, nas chronią. Jak my mówimy prawdę, to ludzie uciekają, ale ci, co wierzą w Boga, to tej prawdy słuchają. To z Boga jest prawdy, Bożej słucha. To nie jest i tak dalej. Świadkowie Jehowy są najdalej od Boga. Ratuj Świadkowie Jehowy, bo oni będą teraz psychicznie się tracić. Jeden Świadek Jehowy się podpalił, Andrzej Fimiak. Był tam, drugi Walek Gesa, wykończyli go. A Pan się czuje mocny. Chrystus przed założeniem świata mnie wybrał. Miałem 18 lat, przyszłem... Przed założeniem świata? No, a apostoł Paweł? Też. Tak. Efezjan 1:4, apostoł Paweł też przed założeniem świata. I Ciebie też wybrał.